Witam z tej strony Travel w pierwszym odcinku z Hardon 4 na okazji Case Redux jako cesarstwo austriackie. Była to propozycja jednego z widzów, bardzo chętnie ją wziąłem, dlatego że w sumie jeżeli chodzi o Austrię na Case Reduxie, to w sumie nigdy nie grałem, więc bardzo chętnie chciałem sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ogólnie to próbowałem w innych modach Austrii, ale często były problemy z tym. Więc to, co powiedział widz, żebym zrobił, to jest, żebym poszedł federację. Okej, tutaj dziwna ścieżka. Federację, to chyba tutaj. Embrace pluralis and the dual rule. Federation of Equals, Nation Within State. Okay. Chyba to muszę pójść i jako to. I żeby to było, to muszę być socjaldemokratą lub socjalliberałem. Okej. Przez chwilę byłem cicho, dlatego że... po prostu musiałem przeczytać. Has been reformed and is a subject of Austrian Empire once more. Więc wydaje mi się, że chodziło widzowi o to, bo nie ma czegoś takiego jak centralistyczna... z tym, że powiedział, że... mają istnieć węgry. Więc jeżeli mają istnieć węgry, to na pewno nie to. To tutaj takie wygląda najbardziej, że to ma być to. Okej, w takim razie jak już w sumie zobaczyłem, które to jest dokładnie, w tym momencie sobie będziemy musieli wybrać. To znaczy, że musimy wybrać tych. Będziemy musieli pójść w socjaldemokratów. Na szczęście tutaj aż takiego dużego wyboru zmiany nie będzie. Będzie zmiana premiera, ale tak to nie będzie zbyt pełen zmiany. Więc sobie możemy zaczynać. Najpierw będziemy dostajemy oczywiście to. Tak naprawdę trzeba opowiadać. Po prostu Austria wygrała i się nie rozpadła. To jest w sumie najwięcej, jeżeli chodzi o lore. Tutaj też zauważyłem, że ci mają inną flagę i inny kolor, co mnie najbardziej dziwiło, ale to w sumie możliwe, że bardzo szybko się to zmieni i nie będziemy mieć już tego koloru. Okej, czekajcie, czy ja sobie tutaj ustawiłem, żebyśmy mieli no news, ponieważ jak damy regional, to i tak nadal będziemy dostawać, więc... A, tak, czarny poniedziałek. Czarny poniedziałek. Wydaje mi się, że ile razy, im więcej serii prowadzę z tego, tym bardziej jest takie... Nie. To jest kolejny raz. Okej, więc tutaj mamy do wyboru, kogo będziemy zrobić. Oczywiście, że SDAP. Bardzo blisko do innej partii to brzmi. Teraz wydaje mi się, że... Nie, oni mieli taki skrót, bo chodzi o to, że oni zmieniali skróty. Socialist Adler denounces the SDAP. No to chyba to. Chyba to. Nie wiem, realnie. Wiem, że oni mają jedną specjalną ścieżkę, którą raczej mało co jest możliwe. The CS invites Prince Otto to hound. CS to jest Christus Sociale, no właśnie. If he wants to. To zgaduję, że to jest... zgaduję, że to jest rozpoczęcie tej specjalnej ścieżki, więc ominiemy sobie to. I co tutaj możemy zrobić? Możemy rekrutować. Bardzo chętnie w sumie. Chętnie bym sobie wyrekrutował już. Tutaj włączyłem sobie to, żebyśmy robili, bo zawsze zapominam i robię to w momencie, kiedy tak naprawdę w sumie powinienem już to mieć. The final tally is in. Okej, after run. Okej. Wow, podoba mi się. To jest takie typowe, kiedy po prostu musisz to
jak najszybciej zrobić, więc zrobisz kilka eventów i tak naprawdę nie ma znaczenia. Okej, co to jest? DBD. Czym jest DBD? DBD to jest to. Social Liberals. W sumie realnie to chyba nie ma znaczenia. Możemy pójść z tymi. Oni nie byli w Francji, ale dobra. I oczywiście mamy słynnego Karla Renera z nami. Tak, to jest w sumie jedyna osoba, która jest słynna z tego. Nie kojarzę innej. W ogóle teraz jak się nad tym zastanawiam, to w sumie akurat wczoraj wyszło Many people support the Austrian Audio Fear and Party. This isn't good. That's his band, the party. Vital Force engaged. Okej. Okay. Czym jesteście ty? A, wy jesteście tym. Dobra, jeżeli nie jest dobrą pomysłem, no to w takim razie użyjemy policji. No tak, jeżeli nie możemy zdelegalizować, to użyjemy policji. No i w sumie tyle. Dobra. W takim razie wygląda na to, że póki co jesteśmy w dobrej pozycji. Nie wiem przeciwko komu robić, nie wiem przeciwko Włochom na razie zrobię. No i powoli będzie tutaj wszystko się robiło. No, na nasze nieszczęście, realnie rzecz biorąc, to my nic nie możemy innego robić? Tak, nie możemy nic robić. To jest chyba to. A, coś tam. Pirates in the Mediterranean. O. Może być problem. Dlatego, że teraz będziemy mieć to Fiume. To Fiume może pójść. Co to jest? Give the Kaiser the boot. Tak, ten gość jest dziwny. Okej, w takim razie możemy kontynuować, co tutaj mamy. W takim razie zmienimy sobie to. Okej, influence in the Italian government. Support the people union? Others influences will marry empower the any. A wesprzemy socjalistów, to nigdy nie jest źle. A, bo oni się w sumie powyzwalali. Oni nadal mamy dostęp, ale są mniej zależni od nas. O. Że tak powiem, jest. Nie jest tak źle. O tyle. Okej. Tak. Ale dlaczego Fiume? Co tam jest? Co jest Fiume? O, on jest. To jest tak podzielone, okej. Okay. No, ciekawe o co chodzi. Co się szykuje? Wcale nie wiem. I co to jest Legislate? Wydaje mi się, że nie powinniśmy aż tak bardzo marnować naszego polityka power. Ale na pewno Illy Mobilization chętnie wezmę. Okej. Czy coś tutaj jest takiego mega ważnego? Póki co nie. Work for workers. Tak, ziemię dla ziemniaków. Dobra, póki co to możemy sobie to zmieniać. Podoba mi się te zmiany. 0%. Teraz 10%. No, trochę śmieszne to jest. Jak naprawdę? To ten construction speed jest realnie minusem. Tak, to te minusy to nie jest jakiś wielki. Oczywiście najszybciej bym to zdjął, ale nie jest tak, nie czuję, że taki, że. Nie czuję, że to jest aż takie złe dla nas. Okej, okay, command. My możemy już tutaj zdobyć. Army Breakthrough sobie weźmiemy. Okej, move study. Good luck. They put this seems fishy. Tak. To jest podejrzane. Horty coś kombinuje. Wydaje mi się, że będzie chciał zarządzać piratami. Okej, jesteśmy tutaj. Poćwiczmy sobie trochę tych dywizji. Realnie rzecz biorąc, to ja bym sobie je wziął.
je wszystkie, które możemy, to ja po prostu ja bym je zmienił w ten jeden template, który jest w miarę ok. A nie, Illyria. Illyria się buntuje. Okej. O, pierwszy raz widzę tego gościa. A to jest nawet dosyć duża sprawa, kiedy chodzi o to. Czekajcie, nie, nie, dywizję nie wysłamy na czego. No, pierwszy raz widzę tego gościa. Ty jesteś z partii Czeskiej Narodnej Demokracji. Nie kojarzę mi. Okej. Okej, w takim razie. Ile już tutaj mamy? W miarę mamy dużo. Kawalerię zamienimy na czołgi. Bo realnie to ta kawaleria to nam się nie przyda. Póki co. A was to zamienimy też na tych. Was to w sumie zostawimy. To jest ciekawa dywizja. Nie powiem. Może się przydać do czegoś. Okay. Jak to wygląda z tym reinforcement? Manpower dużo zjadło, ale aż tak źle nie jest. No i czołgi. No 12. 1200 czołgów to będzie w miarę dużo do wyprodukowania. Ale na razie sobie cywilniaczki budują, ponieważ w takich państwach to później dostajemy te od naszych marionetek fabryki, ale w głównej mierze to ja chcę sobie, żeby tutaj już tutaj miałbym taki problem w miarę dużo cywilniaczek i sobie je wykorzystywać do celów prywatnych. Okej. Dobra, w takim razie tutaj możemy dalej kontynuować. Możemy już dać w sumie tutaj trochę tych rzeczy, ale wydaje mi się, że... Czekaj, czy on nie jest Węgrem? Wydaje mi się, czy on nie jest Węgrem? Okej, dajmy sobie na razie to. I już powoli sobie tutaj ogarniamy. Wszystko idzie po kolei. Wszystko idzie pięknie, ładnie i cudownie. Dobra, jak to wygląda z ćwiczeniami? No część z tych to... Nawet jak poćwiczy sobie, to nie ma zbytnio sprzętu, więc możemy sobie powyłączać na razie to. Jak to wygląda sprzętowo? No, może być problem z ciężarówkami realnie. No ale musimy po prostu jak najszybciej tutaj zająć się problemem po prostu tych fabryk militarnych, ponieważ ich naprawdę, naprawdę mamy mało. Więc będziemy potrzebowali jakiegoś takiego boosta, czy takiego, co nam wyboostuje. Okej, na razie niech się to robi. Ciekawe, czy po tym, jak wybadam tą całą artylerię, czy już się mi kolejny level Mio zrobi. I ogólnie to powiedziałem o tym, że Austriacy dostali ostatnio Death Diary do nowego DLC. W sumie nie mówiłem nic dalej do tego. Wyjątkowo udało mi się pogadać ze znajomym, no wyjątkowo dlatego, że teraz studia, no to tak trochę trudno ogarnąć to. To no rozmawiając razem, to my czujemy, że te DLC do Hoja to takie... Nie chodzi o to, że to jest coś takiego, że jak gracie trochę jak Road to 56, to po prostu po pewnym czasie czujecie, że jest mnóstwo rzeczy, które mogą po prostu ci zepsuć dobry run, ponieważ randomowo coś się stanie i w głównej mierze jest coś takiego, że nie mamy balansu w podstawce. Często jest coś takiego, że gra fajna jest czasami, jak jest prowadzona jakaś narracja, a tutaj jak się włączy jakąś ścieżkę alternatywną, to naprawdę można robić jakieś dziwne sicko mode i to często też psuje rozgrywkę. Często jest coś takiego, że po prostu państwa czasami są zbyt słabe, czasami są zbyt mocne. No i tak człowiek czuje, że po prostu cena, to w głównej mierze do tego dochodziłem, cena tego DLC jest nieodpowiednia.
No ale no już kiedyś tam czytałem artykuł, że w sumie dużo graczy polskich uważa, że ceny DLC Paradoksu są po prostu nierealne w Polsce, są po prostu nieakceptowalne i się z tym zgadzam, no. Z tym co dostajemy, z tym ile to kosztuje, to człowiek po prostu w pewnym momencie powinien powiedzieć nie, kończę z tym. I też widząc po tym jak to wygląda, wyglądają moje serie, jak wychodzi DLC, to też widzę, że w głównej mierze ludzie oglądają to u dużych, nie lubią serii z tego, lubią po prostu jakieś takie szybkie rzeczy, ale nie lubią oglądać po prostu serii. Lubią oglądać serie z takich modów, bo wtedy mogą sobie trochę tak popatrzeć, jak to wygląda i w ogóle. Okej, tutaj jest to, więc Protector of the Balkans. Możemy już to zrobić? Okej, zróbmy to. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego już możemy to zrobić, ale jeżeli możemy zrobić to, to ja oczywiście, że to wezmę. Okej, więc tak, w międzyczasie sobie weźmy jakiś gości. Czy do Armora? Nie wiem. Czy ja będę się opierać na Armorze? Możliwe. Dobra, weźmiemy sobie armor. Będziemy próbowali zrobić sobie armorem. Okej, teraz będziemy mieć trochę event, bo widzę, że się szykuje coś. W takim razie sobie tam już wszystko porobię jak najszybciej. Okej, invite others to Augslaish. No way, this is between us and the Maiar. You are right, invite Bohemians. We need to think bigger. Invite all people of the... Okej, w głównej mierze mamy to. All nationalists invited to Auxilis, all kingdoms invited to Auxilis. Czyli tak naprawdę możemy dwie rzeczy zrobić. Pójdziemy w to. Mamy już to zrobione. Okej. Bohemia. Węgry się nie zgadzają. Galicja się zgadza. Iluzja się zgadza. Tak naprawdę Węgry się nie zgodziły, to tyle. To oznacza, że czas stawić dywizję na granicach węgierskich. Okej, więc musiałem zrestartować to, ponieważ coś źle zrobiłem. I jest taki problem, że Węgry nie przybyły na naszą tutaj całą tą konferencję. I teraz coś innego się dzieje niż poprzednie. Dobra, na razie się będziemy tutaj zgadzać. Tak naprawdę w sumie nie mamy zbytnio wyborów, żeby coś było takie, że żeby oni się po prostu mieli jakiś problemy Węgrzy, ponieważ ich nie ma i tak naprawdę nie wiem co mamy zrobić, żeby było. No ale póki co możemy się zgadzać. Tutaj Węgrzy nie mają nic do powiedzenia, hehehehehe. Więc realnie możemy robić co chcemy. Oj, tutaj w sumie powraca to. Kryzys w Słowenii. Ja to oddałem Ilerii. No i w sumie teraz nie wiem co mamy dokładnie zrobić, ponieważ dosłownie nie wiem o co dokładnie chodzi. Austria demands our artillery to evacuate Slovakia and Transylvania. Tak, czyli że jak się zgodziliśmy na to, to wymagamy, żeby Węgrzy się wycofali. Więc Węgrzy, wycofajcie się. Macie się wycofać. We deal with this now. Możemy z nimi porozmawiać. Albo
się teraz tym zająć. Dobra, może porozmawiajmy najpierw. Zobaczymy, czy się zgodzą. Okej, się nie zgadzają. W takim razie wiecie, co to oznacza? Wojna. Dobrze, akurat byliśmy już w miarę przygotowani na tą wojnę. Wcale nie było coś takiego, że specjalnie to wszystko wywołaliśmy. I w takim razie możemy zaatakować. Teraz jest pytanie, czy będziemy mogli to zrobić. Nie wiem, co oznacza, Węgry muszą być zreformowane, ale jeżeli przez reformację oznacza, że po prostu wjedziemy im do państwa, to to może być dobra reforma. Okay. O, mamy w powietrzu. To, więc sobie możemy wysłać. O, i hiszpańska wojna domowa. Jakby kogoś to obchodziło. No i oczywiście musiał się rozchorować. No, tak, musieli się rozchorować. Okej. Okay. Coś tutaj jest? Nie, do gospodarki możemy włożyć. Teraz jest pytanie, czy... Jak już tutaj robimy te rzeczy, o, się coś wyzwoliło, to coś trzeba będzie załatwić, ponieważ tak nie może być. Dobra. Wygląda na to, że... No, dosyć sporo tego terytorium już zajęliśmy. Bardzo chętnie bym sobie to powiększył, ale... Dobra, dokończę to. Bo w głównej mierze chodzi o to, że już w sumie czas zakończyć odcinek. Ale najpierw sobie zakończmy tą wojnę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj możemy war propaganda, no tak, możemy sobie włączyć war propagandę. No, w miarę sobie radzimy. W głównej mierze to oni po prostu mają strasznie dużo punktów zwycięstwa. To może trochę nam zająć. No, 119, 120, kurde, to Węgrzy to tracą mnóstwo tych dywizji. Okej, coś tutaj możemy zrobić? To możemy zrobić. Okej, w głównej mierze to jakieś kilka punktów zwycięstwa i już będzie po nich. O, właśnie. A, w takim razie bierzemy Jonik. I wydaje mi się, że w kolejnym odcinku już coś z tym zrobimy. Na razie Ukraina ma... zjada nam właśnie Polskę. Możemy dołączyć do naszej wojny? Polacy, nie powiem... jesteście w złej sytuacji i mega złej. Dobra, na razie co, oddajmy terytoria. Dobra, zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Wyzwanie Trehol. No to, cześć.